Kiedy dzieją się rzeczy dramatyczne, trudne, to wtedy gromadzimy się razem poprzez naszą solidarność. Historia wojny na Ukrainie spowodowała potężną erupcję najpiękniejszej solidarności, jaką my Polacy mogliśmy okazać. Gromadzimy się, pomagamy. Ludzie jadą na granicę, zabierają tych ludzi, którzy z jedną reklamówką gdzieś uciekają. Ta solidarność wyraża się na różne sposoby. Poprzez modlitwę, poprzez dar pieniężny, poprzez to wszystko, co pokazuje najpiękniejszy wyraz naszego serca. Matka Boża została obdarowana przez Pana Boga miłością. Bóg okazał się wobec niej solidarnym. To znaczy pokazał jej, jak bardzo chce uczestniczyć w życiu Matki Najświętszej. Ona potem odtworzyła tę solidarność wobec innych, wobec całego Kościoła. Myślę, że Matka Najświętsza jest tą, która pokazuje nam, jaka jest solidarność Pana Boga wobec nas.